Zmiana uchwały numer 56 przez 14 przez 04 przez 10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielenia ulg w spłacie niezależności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków oraz miejskim jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych. Późniejszymi zmianami projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1276, w trybie jednego czytania referuje Alina Kwaśniak. W zastępstwie bardzo prosimy, przedstawimy się do protokołu. Dzień dobry, Agnieszka Kędzierska, Biuro Skarbnika, w zastępstwie pani dyrektor bardzo Kwaśniak. Szanowny Przewodniczący, Szanowni Państwo, proponowana zmiana uchwały, która reguluje kwestie dotyczące udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym, dotyczy zmiany zapisu jednego z paragrafów, a konkretnie paragrafu 7 ustęp 3, który to paragraf wprowadza nam ograniczenia dotyczące możliwości wielokrotnego udzielania ulg w spłacie tych należności. Proponowana zmiana polega na wykluczeniu z tego ograniczenia należności, które przysługują Gminie Miejskiej Kraków z tytułu czynszu najmu lokali znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej Kraków oraz z tytułu należności regresowych wynikających z wypłaty przez gminę odszkodowań na rzecz właścicieli za przebywanie w tych lokalach osób z orzeczonym przydziałem lokalu socjalnego. Można zaznaczyć, że wprowadzona ta zmiana w pewnym stopniu zwiększy możliwości odzyskania należności w ten sposób, że gmina będzie mogła w stosunku do osób, które już miały zawarte z gminą porozumienia, zawrzeć kolejne porozumienie i odzyskać 70% należności głównej. Dotyczy to głównie tych przypadków najbardziej beznadziejnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie czytania projektu. W trybie statutowym do projektu nie wpłynęły żadne poprawki. Stwierdzam odbycie projektu. Głosowanie odbędzie się w bloku głosowań.